Hejka wszystkim, cześć, witam w kolejnym filmiku. Z uwagi na to, że w tym filmiku jest dużo właśnie urbexu, nie tylko jazdy motocyklem, więc ten film macie podzielony dla niecierpliwych oczywiście na rozdziały, także możecie sobie przeskakiwać. Życzę miłego oglądania. Dzisiaj robimy moto urbexa. Będziemy zwiedzać ruiny. Jedziemy ruiny folwarku, Rzędowice. Zobaczymy, czy tam w ogóle wjedziemy, bo nie wiem, bo tam jest podobno teren prywatny, ale w opiniach pisało, że tam sobie ludzie zaglądają i robią zdjęcia. No to jedziemy, zobaczymy, może się uda. Ponoć bardzo fajny obiekt. Także lecimy we trzech. Zrobić sobie mini urbex motocyklowy. Tutaj tą drogą jedziemy teraz na Lubliniec i przypomniało mi się, jak kiedyś ze szwagrem wracaliśmy w listopadzie, nie wiem, około 19-20 to było, i jak kurna żeśmy wtedy zmarzli, jasny gwint, to było niesamowite, jak nas wypiździało przez te pola i lasy. A my już powolutku dojeżdżamy do tego pierwszego miejsca. Minuta nam została. Zobaczymy, czy tam jest otwarte, czy da się wejść, czy tylko przejechaliśmy się. Jest droga w prawo, ok. Wow. No, tutaj widać te ruinki. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. O kurde, zamknięte, patrzcie. Ciekawe, czy się da tam wejść. To jest tu, no, tylko trzeba tam, wiesz, jak nie? Przemycić się jakoś, nie? Nie, no, wejść, nie? Czy motorki możemy zostawić na placu? Trzeba by sprawdzić, obejść, no może jakieś wejście, jakoś dziura jest w płocie albo co, nie? Kurde, bo tu fajnie musi być. A tam, te budynki wszystkie. Dobra, może coś się uda wykombinować. Urbexy. A to normalnie? To normalnie wygląda, jakby to w sumie kurde jeszcze tak w latach 60-tych, 70-tych tu mieszkali normalnie. Na pewno. No to patrz, takie dosyć współczesne wykończenie. Wersalka. Kurde. Język polski. O, urbex Chorzów tu był. Proszę. Kurde, kibelek, wanna, kafle, wow. Tam jakieś kurna schody, góra. Ciu, tam jeszcze idzie, ej, do góry. Wow. No, tam łazienka w kafelkach. Nie, wanna padła. No. Kurde, patrzcie, ja sobie. Mi się teraz przemysłować. No. Kurde, ty na noc normalnie to wbić, nie? No, ty możesz spać. Kulturalnie. No. Kurde, to jest całkiem współczesne wszystko tu jeszcze. Normalnie. Tu pokoik, tu jakiś pokoik. O, coś przyjechało. Słyszę, że jest czas od drzwiami. Z auta. Auto chyba. Chyba. Kurde. No. Ale patrzcie, ile tu tego jest, nie? Jaki tu jest teren wielki. Kurna, ile tu łażenia i zwiedzania. Krzesło na środku. U. Tu się zawaliło wszystko.
To jeszcze niedawno działało wszystko. Szakal tu był. O, jeszcze jedno piętro jest. Jeszcze jedno pięterko. O, bez schodach, kurczę, trzeba uważać. Kurde. Ale zajebista miejscowa normalnie. Tam jeszcze taki budynek stoi. Tam dalej jeszcze budynki. Wow. Ciekawe. O. I jeszcze takie coś tu stoi. Patrzcie. Taki budyneczek. To tak wygląda, jakby ktoś zaczął coś inwestować i nie skończył. Kurde, ale... Oj, jakie to wszystko wielkie tutaj. O, kuchnia to była. Tu była kuchnia. Kurde, patrzcie. Ile tego jest, tych pomieszczeń, wszystkiego. Piwnica na dole. Pomieszczeń, wszystkiego. I jeszcze jeden schody do góry. Taki balkonik. I kolejne pomieszczenia. Kurka wodna. Ale hacjenda. Kurde, jeszcze tam są. O, trochę tego jest. Okej. O, tu jakaś hala. Też jakieś hale, kurcze. Podpierane takimi wysilarami. Coś tu się robiło, coś tu się działo. Dobra, jeszcze ten ostatni budyneczek trzeba by zobaczyć i
i można spadać. Ale fajna miejscuwa, kurde. Jak możecie, to tu przyjedźcie, póki to jeszcze stoi. Fajnie połazić tam po takich ruinach. O, tutaj są drzwi uchylone. Tu można zajrzeć. Tutaj to chyba jakaś stajnia była. O, jaskółki mają tu życie. Nigdy mnie przeszkadza. Jakieś takie boksy. Żłoby. No, to chyba tam. To chyba tutaj była stajnia jakaś. Albo coś takiego, nie? Jakieś zwierzątka sobie na monitor patrzyły. No tak, tu są żłoby. Pewnie żarełko jakieś tu było. Nie? Chyba tak, stajenka. Dobra. Zajebista miejscuła. Kurde. Fajnie tu. Tutaj jeszcze zerknijmy. O, jaka skórka pierdzielają. A tu też taka halka mała. Ciekawe. Trzeba sobie poczytać historię tego folwarku, tych ruin. Co tu było wcześniej? Ruiny folwarku w Rzędowicach, a bardziej zbliżona nazwa to jest Zespół Dworsko-Folwarczny w Bzionkowie. Jest to nieduży przysiłek Rzędowic położony przy drodze do Olesna około kilometra od Dobrodzienia. W rejestrze zabytków gminy Dobrodzień ten folwark figuruje w wykazie objętych ochroną obiektów. Tam m.in. jest pałac, dom podworski, czworaki, obory, stara gorzelnia, stajnia spichlerz i kuźnia. Po wojnie od lat 50. rezydował w majątku PGR. W latach 90. teren przejęła Agencja Rynku Rolnego, która przeprowadziła coś w rodzaju remontu. Tam zresztą nawet było widać na zdjęciach, że tam się ktoś zaczął, zabrał, a nie skończył. No i od roku 2000 swoje działania rozpoczął prywatny inwestor i znów nastąpiły zmiany, niekoniecznie na lepsze. Coraz bardziej podupadający obiekt od 2009 roku ma nowego właściciela, a od 2010 wystawiony jest na sprzedaż. No to już kurczę, 14 lat, nikt nie chce kupić tego. W miejscowym planie zagospodarowania działka ujęta jest jako teren pod usługi turystyki i rekreacji. Dobra, spadam do wyjścia. No i tak, był tam na tym środku, był urbex Chorzów. O, urbex Chorzów tu był. Proszę. No to u mnie będzie na zewnątrz, bo już mi się tam nie chce włazić. Hello. Mamy to, kurwa. Lechu tu był. Z ekipą, kurwa. Takie coś? Tutaj są skrzynki, nie? No. To zapraszam. Po wlepki. Kto tu będzie, to sobie niech weźmie. Lecimy dalej. Kierunek kebab. Trochę hałasu zrobimy. Przy niedzieli. Ach, Kisar kebab. Otwarte czy zamknięte? Dzisiaj jest niedziela, to chyba jedynie w Żabce kupisz. No, kreska, no. To jedziemy. Elektrownia wiatrowa Józefa Antosa. Raz mi się tam zdarzyło być,
pięknie, ale nie udało mi się podjechać blisko, więc może dzisiaj się uda podjechać blisko. Kebab nieczynny. Prowadź nawigacją. I jeszcze jeden rzut oka na ruiny folwarku. O, tu jeszcze tu z tyłu, kurde, patrzcie. Tu jeszcze mi się nie udało dojść, ale to już trudno. Ale fajna miejscowa, fajna, warto tu przyjechać. Kurde, udało się znaleźć kebab, patrzcie. Kurde, widziałeś? W ostatniej chwili normalnie. W ostatniej chwili to zauważyłem. No, kurwa, kebab dubnie i... Jeszcze tylne. Dobrze, że my nie jechali szybko, nie? Bo by było ciężko się wyrobić, tak? U mnie takie ostre zakręty to niestety, ale nie działają. Często, że chcę do Yamaha. O, a tutaj mamy taki dowód na to, że jest przeludnienie na ziemi. Patrzcie. Ani jednego wolnego centymetra powierzchni. Wszędzie ludzie. To już prawie tutaj. Jeszcze dobrze, że pamiętam, gdzie to się jechało, bo nawigacja nie prowadzi dokładnie w to miejsce. I jak dobrze mi się udało przyczaić, to uda nam się dzisiaj podjechać pod samą tą elektrownię wiatrową właśnie. To było tu chyba, tak. Tak, tutaj ta droga, pamiętam ją. No i teraz próbujemy się dostać tam do samej tej elektrowni. Zobaczymy, czy się uda dojechać. Kurde, dobra. Mijamy tą stację i lecimy dalej. O, i myśmy tutaj wtedy dojechali do tej stacji takiej tej energetycznej, która tu jest przed nami. I dalej nie jechaliśmy, ale się okazuje, że jest chyba możliwość tam wjechać. Ale to za chwilę się przekonamy. Kurde, jest. I przy tych słupach w prawo skręcamy. Kurka wodna, normalnie ludzie. Może się uda. Jest droga, kurde, da się dojechać. Mein Gott, coś pięknego. Czyli jednak na marne nie poszła ta moja cała, te moje całe staranie nie poszło na marne. Jacie, dojedziemy, kurde. Nie wiem, czemu mi tak zależało na tym, ale... Ale masakra normalnie. Bardzo mi zależało, żeby tu przyjechać. To było silniejsze ode mnie. Sorry za ekscesy drogowe, ale było fajnie. Warto było, nie? No.
kurde. To jest zajebiste. Ale ci powiem, normalnie zaraz tu kurde dronem lecimy. Ale piękna sprawa, nie? Jakie to kurwa wielkie. Chcemy to dzisiaj uruchamiać. No zaraz. Podepniemy do motora, nie? O, ale patrzcie, udało się dojechać tutaj, dotrzeć normalnie, masakra. Jakie to jest niesamowite, normalnie z bliska. No tego kamera nie oddaje, nie? Ale to jest kuźwa tak wielkie. Takie potężne. Szok. Wiatrak w Rębielicach. Ta olbrzymia turbina wiatrowa w kształcie koła jest dziełem miejscowego ślusarza i mechanika Józefa Antosa. Wiatrak w Rębielicach Królewskich ma swoją historię, która zaczyna się w roku 1978. Wtedy to miejscowy ślusarz i mechanik, pan Józef Antos, postanowił zbudować na swoim polu elektrownię wiatrową. Tak więc zabrał się do konstrukcji turbiny wiatrowej posiadającej jedno skrzydło w kształcie koła. Prace nad tą konstrukcją trwały wiele lat, bo do 2003 roku i kosztowały konstruktora niemałą sumę, ponad 1 milion złotych. Skrzydło wiatraka ma 32 metry średnicy, a całkowita jego wysokość to 54 metry, co pozwoliło na zaliczanie go do grona najwyższych wiatraków Europy. Cała konstrukcja waży 240 ton. Moc elektrowni według założeń i wyliczeń elektrownia miała wytwarzać 35 kW energii przy prędkości wiatru wynoszącej tylko 2 metry na sekundę. Przy prędkości 14 metrów na sekundę moc miała wzrastać aż do 2000 kW. Niestety mimo ukończenia budowy w 2003 roku elektrowni nigdy nie udało się uruchomić, ponieważ pan Józef Antos nie mógł znaleźć odpowiedniej prądnicy do zainstalowania w swojej turbinie. Pan Antos nie doczekał się uruchomienia swojego dzieła, zmarł. Tak więc stalowy wiatrak stoi dziś opuszczony. No i stan obecny? Wiadomo, że ten wiatrak już nie zostanie chyba nigdy uruchomiony. To by naprawdę musiał być ktoś bardzo zdesperowany, żeby to ruszyć, bo widzicie, że to wszystko się rozpada powolutku. No a za kilka lat, może nawet szybciej, ze względu na właśnie ten stan zły techniczny, będzie trzeba rozebrać ten wiatrak. Atrakcja przepadnie, także jedźcie, póki to wszystko jeszcze tam stoi, można to zobaczyć z bliska. Kurde, byle tam się te lamelki tak kołyszą na tym wietrze, jakby tak pierdzielnęło. Używa to by było nieciekawie. Ale serio. Kurde, jakie to jest wielkie, jak się to tak z bliska na to patrzy. Wejdziemy? Sprawdzimy. Czy jest otwarte? O kurde, otwarte jest. O, patrzcie. Ale tu jest. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. Widzisz mnie? Ale to jest to fajne. Kurde. W środku to jak ten TARDIS doktora Hu. Z zewnątrz wydaje się mniejsze niż jest w rzeczywistości. Ale tu dalej nie ma. Drabina jest. Tu jest obcięta, nie da się tu wejść. A nie, da się. Da się wejść. Tu jest drabinka. Tu trzeba było tu górą się dostać.
Kurde, gościu się musiał tu narobić faktycznie przy tym, żeby tak to wszystko skonstruować. LKS GK. O, mamy. Tylko jazda z mototur byli tu. Oglądam tych Państwa. Tylko jazda z mototur. Ostatnio robili konkurs wschodniej ściany i tak dalej. Niestety nie udało mi się wygrać nic u nich. Ale za to teraz... Kurde, znowu z jedną ręką. O, dobra. No to za to, że mi się nie udało wygrać u Was nagrody pierwszej, no to tak zrobimy. O. O, tak będzie dobrze, nie? Następny konkurs wygrany. Nie, dobra. To jest to, nie? To, o. To. Okej. No. Zaliczone. Już mnie nie będzie męczyło. Prawdopodobnie, jak tak widzieliście, jak to wszystko niszczeje, prędzej, nie wiem, no, raczej prędzej niż później, po prostu ktoś przyjdzie, zdemontuje to wszystko, bo jak widzieliście, tam się ludzie kręcą, te lamelki tam na tym śmigle latają takie luźne, kurde, no to się urywa na tym wietrze, bo już też części nie ma. Można powiedzieć, że udało się jeszcze zobaczyć, póki stoi. Bo już wkrótce może tego nie być. Ale fajne miejsce tu żeśmy znaleźli. Patrzcie, normalnie. Obiekt monitorowany, Mokra 35B. Chałupki stoją. Koło łowieckie, tarpan. Fajnie sobie można tutaj dychnąć, nie? Ławeczki, te sprawy. Tu ognisko. Patrzcie, normalnie. Kuchnia musi być, nie? Tu o, tutaj te biedronkowe te, nie? Kurwa, jak one się nazywają? Hot dogi? Podziękowania do małżonki oczywiście. Do, o, no właśnie. Tutaj małżonka tutaj. Upiekła. Całą noc piekła. A, idź jako babeczka. Kobieta. No. Tu się kawka gotuje, woda jest, wszystko jest, kurna. Teraz możemy imprezować. Jeszcze namioty rozbijemy, flaszka na stół i jutro. Kurde, jak będziecie kiedyś jechali tędy, to jest, patrzcie, koło łowieckie tarpan, Mokra 35B, Rębielice, jakoś tak. Jakie tu jest, kurna, miejsce piękne, żeby się zatrzymać, nie? Tu nie ma nikogo. Cisza, spokój. Super taka salka, nie? Kuźwa, tutaj sobie ten... Mamy prąd, w gniazdku jest prąd, oświetlenie jest, można sobie telefon załadować. Tam za budynkiem bieżąca woda, tam dalej w krzakach kibelek. Kuźwa, tu normalnie jest ten, nie? Super miejscówka, żeby się zatrzymać i sobie odpocząć. O, tu jest woda bieżąca. Można się umyć, nadać sobie wody. Kurde, masakra normalnie. Też przypadkowo tak żeśmy znaleźli. Widzicie? Cyk, woda leci. Super moja miejscówka. Żadna reklama, nic. Ale naprawdę fajnie. Dobra, lecimy do chaty. Nie, naprawdę, powiem wam, miejscóweczka, kurde, elegancka. Naprawdę. Warto się tutaj zatrzymać. Choćby po to, żeby troszkę odpocząć. Ok, 88 km do chaty. Jedziemy sobie powoli do domu. No i to chyba dzisiaj na tyle by było. Dwie zajebiste miejscóweczki, kurde, normalnie te ruiny folwarku,
ogromny teren, mnóstwo tych ruin tam jest, chodzenia, kurde, no dużo, dużo, nie? No i można powiedzieć, wymarzony cel, który chodził za mną od roku czy dwóch lat, nie pamiętam, ale udało się tam dotrzeć. No i oczywiście kawka na łonie natury, bardzo dobra była. Także dzięki za dzisiaj, że towarzyszyliście znowuż mi w tej kolejnej mojej podróży w tym Moto Urbexie Mini. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie, cześć, bajo, lewa.